Cześć, a będziemy łowić ryby na łowisku PZW-XL. Będziemy nastawieni dzisiaj na leszcze, płocie i może coś jeszcze się uda złowić. Dawid jest nastawiony na szczupaka. Próbuję też złowić jakiegoś żywca, bo na razie udało nam się złowić tylko jednego żywca takiego, który byłby dobry. A tak to mamy jednego leszcza 25 cm, jedną płoć też około 20 cm, więc będziemy próbować dalej. Sorry, jeśli kamera się trochę trzęsie, ja chciałem wam pokazać tutaj spławiki. Może będzie je widać. Są dwa spławiki. Jeden jest od Dawida. Mniej więcej tamten tak około. A jeden jest mój. Ten tu. Może będziecie go widzieć jakoś. A więc tak, to są wędki, na które będziemy łowić z gruntu. Tu jest jedna wędka. Ta po prawej stronie moja. Jest na koszyczek do metody. Ta tutaj to jest wędka, którą Dawid łowi na żywca. Jest to wędka typowo nie żywcowa. Mikado Combat Ultra Feeder. 3-metrowa wędka, trzyskładaniowa. Będzie to widać tu. Bardzo fajnie się łowi na nią na takie metody jak spławik. No i oczywiście feeder, nie? To jest wędka, na którą łowię ja. Xploat Method Feeder od Mikado. 3-metrowy. Dwie sekcje plus szydłówka. Dobra. A ci zacina już, idzie mocno. O, jest, jest płoć. I zręga. Czy zręga? O tak, zręga. Będzie wszystko widać, może tak bardziej. O, do słońca. Piękna, zręga. Dobrze ją widać. Teraz można. Jest tak, woda jest trochę zielona, więc może nie będzie tego szczegółu. Ale. Zręgę. Bo wszystko widać. Jakaś ryba. Chyba sumik karłowaty. Coś, o czym już mówiłem tutaj. Szkoda. Niestety takiego sumika trzeba zabić. Nie wolno go wpuścić. A więc chodzi o naszą chwilową zasiadkę, wyjazd na spławik, bardziej spontaniczny wyjazd po szkole. I wydaje mi się, że efekty są jak na 2 godziny łowienia, nawet w miarę ok. Jak na wodę PZW oczywiście. Następny film, może będzie, jeśli będzie, to z nieboczów. Woda bodajże 601, nieboczowy. Będziemy się nastawiali na karpie, leszcze oraz karasie. Więc widzimy się następnym razem. Cześć!